To samo dzieje się ze wspaniałym miasteczkiem. W momencie, gdy jakaś gazeta czy magazyn napisze, że to doskonały wakacyjny zakątek. Całkowicie zmienia się tam energia. Miasto, w którym mieszkałem, przeszło taką zmianę. Wiele lat temu było beztroskie i swobodne. Ludzie wszędzie mogli pójść w dżinsach, ceny były niskie. Wszyscy sobie ufali. Realizowaliśmy czeki bez sprawdzania dokumentów. Kiedy się tam przeprowadziłem, w gazecie znalazłem ogłoszenie kobiety, która za 5000 dolarów sprzedawała Volkswagena. Poszedłem do niej i zapytałem, jak się nim jeździ? Świetnie, odparła. Czy ma pani z nim jakieś problemy? Nie, odpowiedziała. Wziąłem go na jazdę próbną i powiedziałem, że go kupuję. Zgodziła się przyjąć czek osobisty wystawiony w innym stanie od osoby, której nie znała. Powiedziała, że nie ma świadectwa własności, bo nadal spłaca za niego raty. Jeśli chce, to bank może mi je wysłać mailem. Od nieznajomej osoby przyjęła czek na 5000 dolarów wystawiony w innym mieście i oddała mi swoją własność. Przyjąłem samochód bez świadectwa własności i bez pewności, czy jestem jego legalnym właścicielem. W tamtym czasie i przestrzeni nie stanowiło to problemu. Nie było żadnych wątpliwości. Tak wyglądało załatwianie spraw, bo tacy byli ludzie. Nie rzeczy były ważne, a ludzie. Następnie w dziale finansowym New York Timesa pojawił się obszerny artykuł obwieszczający, że w Stanach Zjednoczonych to miasto znajduje się na drugim miejscu pod względem stopy zwrotu z inwestycji w nieruchomości. Wkrótce do miasta zaczęli napływać ludzie z zupełnie innym nastawieniem i sposobem życia. Szukali zysku, korzyści finansowej. Obecnie, podczas realizowania czeku, wszyscy muszą okazywać dokumenty. Nigdy nie dałbym komuś 5000 dolarów, nie dostając w zamian świadectwa własności. Nikt od nieznanej osoby nie przyjąłby czeku wystawionego w innym stanie. Uczciwość zniknęła. Przepadła wraz z nadejściem mody na szukanie sukcesu na zewnątrz, z nadzieją, że jest nim zysk. Zyski są usprawiedliwieniem dla wyzysku. Bez względu na to, jak intratna jest dana transakcja, na tym poziomie jest ona tylko pozorem sukcesu. Kiedy brak dobrej woli, nie ma sukcesu. A wraz z tym tracimy zaufanie, wiarę, satysfakcję, nastawienie, lojalność klienta i wszystko, z czym warto iść przez życie. To wszystko przepada. Teraz w naszym mieście musimy zamykać drzwi, zabierać kluczyki ze stacyjki w aucie. Jeżeli nie jesteśmy życzliwi wobec życia i ludzkiej natury, nie mamy gwarancji, że świat będzie życzliwy dla nas. I jeszcze dalej taki fragment. Zasada jest taka, że kiedy coś się nam udaje, nie powinniśmy tego zmieniać, kierując się zachłannością. Ludzie, którzy skupiają się jedynie na zysku, często na tym tracą, bez względu na to, jak wielki osiągnęli sukces. Wielkie firmy co chwilę plajtują. Czy z tych przykładów wynika, że nie powinniśmy niczego udoskonalać? Oczywiście, że nie. Należy jednak wiedzieć, co udoskonalać. Należy doskonalić to, co już działa w taki sposób, by działało jeszcze lepiej. To bardzo głębokie stwierdzenie, które można odnieść, myślę, do wielu spraw dzisiejszego świata, w których dzieją się właśnie różne rzeczy w imię zysku. Nie zawsze dobre, nie zawsze takie, które mnie przynajmniej się podobają. Nie wiem jak wy, ale ja osobiście tęsknię do czasów, w których mogliśmy mieć zaufanie do różnych firm, co do jakości produktów, które wytwarzają, co do tego, że jest to wytwór jakiejś oryginalnej myśli twórczej, nie wiem, inżynierów z Holandii albo z Wielkiej Brytanii albo ze Stanów Zjednoczonych, prawda? Dzisiaj trudno już się zorientować, gdzie kto co wymyślił, gdzie to zostało wyprodukowane, przez kogo, z czego. To wszystko traci sens, ale również marki tracą swoją klasę, swoją wiarygodność. No takie są przynajmniej moje odczucia.
i takie sygnały gdzieś tam otrzymuje z lewa i prawa. Ta książka o prawdziwym sukcesie Davida Hawkinsa, Sukces jest dla Ciebie, jest pełna przykładów opowieści o sukcesie i porażce w biznesie. Szczególnie restauracji, to są jego tu ulubione przykłady. Bo tam łatwo pokazać ten właśnie energetyczny, ulotny element, który powoduje, że do czegoś nas ciągnie i chcemy tam być i zostawiamy tam swoje pieniądze i wracamy i przyprowadzamy innych, albo unikamy czegoś, prawda? I ten nieuchwytny element energetyczny tego, czego ludzie szukają w świecie, można albo właśnie rozbudować, wykorzystać coraz bardziej, albo łatwo stracić, kiedy się nie wie, że on istnieje. I to jest kapitalny temat tej książki, którą serdecznie polecam wszystkim budującym jakiś biznes, jakikolwiek, chcący zbudować własną markę. Bardzo mądre rzeczy pisze David Hawkins i to polecam. Jeśli znasz jakiegoś człowieka biznesu, któremu ta wiedza by się mogła przydać, to użyj tej audioinspiracji i wyślij, jak zawsze.